kiedy wydano ten wyrok w grudniu ubiegłego roku i wtedy stracili mandat. Pewno trochę są zaskoczeni ci, którzy piszą do prezydenta, żeby skorzystał z Pawła łaski, bo średnio czekają półtora roku, a panowie, jak wiemy, czekali na zakończenie całej procedury przez pana prezydenta kilkanaście dni, no ale nie każdy jest kolegą Andrzeja Dudy. W oparciu o wybuchające parówki i zgniatane puszki, Antoni Macierewicz twierdził, że doszło do zamachu. Dzisiaj mamy dokładnie tą samą okoliczność, dzisiaj mamy narrację o krwawym reżimie Tuska, który zamyka więźniów politycznych. Co to ma wspólnego z prawdą? Dokładnie nic. Według różnych wycen, mówi się od kilku do nawet 7 miliardów złotych, Saudi Aramco zapłaciło mniej niż rzeczywista wartość majątku, którego stali się nabywcą. Daniel Obajtek, Jacek Sasin i jeszcze wszyscy inni, którzy się tam podpisywali, będą w tej sprawie mieli szansę porozmawiać z prokuratorem. Prezesie Obajtku, łże pan jak pies. Sprzedał pan co prawda 1/3 udziałów, ale 50% mocy przerobowych. Witam państwa bardzo serdecznie, Mikołaj Dowejek, redakcja Goniec.pl, raport Gońca z państwem i ze mną w studiu senator Krzysztof Kwiatkowski, witam serdecznie. Witam cię, Mikołaju, witam wszystkich wiernych fanów Gońca i przypominam, już w najbliższą niedzielę, 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, płuca po pandemii, pokażcie swoje wielkie, gorące serce. Sprawdźcie, gdzie można wpaść na wolontariusza, na mnie możecie wpaść na rynku manufaktury, na łódzkiej Pietrynie, na innych ulicach w Łodzi. Kto nie chce tego dnia wychodzić z domu, może wziąć udział w licytacjach internetowych i tego dnia pokażmy to, że to dobro potrafi nas wszystkich jednoczyć. Nam też się, szanowni państwo, jak widać, trochę udało dorzucić do kwestii, natomiast już przechodząc od tematów, no niestety pozytywnych, do tych mniej negatywnych, czyli no tego, co się dzieje w polskiej krajowej polityce, bo dzieje się cały czas bardzo dużo i nie zawsze rzeczy najlepsze. Weźmy pod uwagę sprawę Wąsika Kamińskiego, no która jest taką, bym powiedział, sprawą narodową numer jeden, albo jedną z najważniejszych w ostatnich dwóch tygodniach. Ta cała saga zakończyła się teraz ponownym ułaskawieniem obu panów przez prezydenta Dudę. No mimo tego, że prezydent Duda podtrzymywał, że to jego pierwsze ułaskawienie jest skuteczne, jednak jak on to sam stwierdził, z powodów humanitarnych zdecydował się ich ułaskawić jeszcze raz. No a Jarosław Kaczyński oskarżył nawet obecne państwo polskie o to, że wobec obu panów były przeprowadzone tortury. Wiesz co, gdzieś jest granica powagi dla wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć, jak wyglądali torturowani Mariusz Kamiński i pan Maciej Wąsik. Zapraszam do odwiedzenia mojego Twittera lub Facebooka. Możecie tam państwo zobaczyć, jak wyglądają ci, którzy jeszcze w tym tygodniu byli torturowani. Akurat został nakręcony film, kiedy przychodzą do studnia jednego z portali internetowych. Naprawdę zachęcam państwa, możecie to zestawić na przykład ze zdjęciami czy filmami przedstawiającymi Andrzeja Poczubuta, czyli prawdziwego więźnia politycznego, którego zamknął reżim Łukaszenki, się przekonać, na czym polega różnica między więźniem politycznym, a politykiem, który przez kilkanaście dni odbywał kary pozbawienia wolności. Ale w tej sprawie najciekawsze ciągle jeszcze przed nami, bo w ostatnim czasie oczywiście wszyscy żyli, czy Wąsik i Kamiński pojawią się na sali posiedzeń sejmowych. W momencie głosowań się nie pojawili, chociaż napięcie tylko nie rosło, nie pojawili się, bo w tym czasie ujawnili się w jednym z portali internetowych, ale to wszystko możecie zobaczyć na social mediach, a wszystko inne przeczytać na goniec.pl. No właśnie, bo no, jest cały czas ta sprawa związana z ich mandatami. Profesor Piotrowski na przykład uważa, że oni są cały czas posłami. Profesor Romanowski twierdzi, że nie są. Mam przed sobą otwarty artykuł 99 Konstytucji. Zacytuję, no cytował go dzisiaj Szymon Hołownia. Wybraną do Sejmu lub Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigany z oskarżenia publicznego. Nie tylko wybranym, ale wybrany, jeżeli był wybrany tak jak obaj panowie, jest skazany prawomocnym wyrokiem ściganym z oskarżenia publicznego.
umyślnego, tak jak w tym przypadku, za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia także publicznego, to traci mandat w momencie wydania wyroku. Uwaga, kiedy wydano ten wyrok? W grudniu ubiegłego roku i wtedy stracili mandat. Ktoś powie, a łaska prezydenta? Ułaskawienie prezydenta z 2015 roku oczywiście, że nie obejmowało wyroku z 2023, a drugie to ułaskawienie ze stycznia tego roku już nie miało wpływu, bo mieć nie mogło, bo mandaty traci się z mocy samego prawa. Jeżeli jest się parlamentarzystą i jest się skazanym prawomocnym wyrokiem, to ten mandat po prostu wygasa i w ogóle czynność marszałka jest określana jako czynność techniczna. Co może być badane? Może być badane, czy marszałek prawidłowo wezwał kolejną osobę z listy do objęcia mandatu. No bo marszałek mógłby się pomylić, Mikołaj, ja zdobyłem, ale utraciłem mandat, ty byłeś kolejny w liście, a my poprosiliśmy kolegę, który jest tutaj za ścianą i realizuje naszą audycję, żeby on objął mandat po mnie. No to wtedy Sąd Najwyższy by powiedział, nie, 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 redaktor jest pierwszy, a nie kolega za ściany. I to było badane, bo tak jak mówię, deklaracja, a w zasadzie czynność marszałka Hołowni miała wyłącznie deklaratoryjny charakter, jak mówią prawnicy, nie normatotwórczy, bym powiedział, ono nie dawało rozstrzygnięcia, ono potwierdzało określony fakt, który miał miejsce z mocy samego prawa. A tak na koniec jednym zdaniem powiem, że i tak wszyscy wiemy, o co chodzi, o scenariusz polityczny. PiS obu panów wystawi jako kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Już może, bo wyrok w wyniku prawa łaski, którego zastosował prezydent, ulega zatarciu. Pewno trochę są zaskoczeni ci, którzy piszą do prezydenta, żeby skorzystał z prawa łaski, bo średnio czekają półtora roku, a panowie, jak wiemy, czekali na zakończenie całej procedury przez pana prezydenta kilkanaście dni, no ale nie każdy jest kolegą Andrzeja Dudy. No właśnie, ale jeszcze biorąc pod uwagę całą tą sprawę, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo mocno na nią stawia? Dlaczego tak bardzo wokół niej buduje swoją narrację? Według naszego sondażu tylko 16% Polaków uważa, że panowie Kamiński i Wąsik są dalej posłami. No to nawet nie jest, to się nawet nie pokrywa z elektoratem Prawa i Sprawiedliwości. No, ja się nie dziwię, że się nie pokrywa. Przed chwilą zacytowałem artykuł Konstytucji, który wprost, literalnie, by nie powiedzieć łopatologicznie mówi, dlaczego panowie już nie są posłami, ale zwróć uwagę, PiS nie za bardzo ma inną narrację. Nie wiem, czy ty pamiętasz rok 2010 i to twierdzenie oczywiście, że doszło do zamachu w Smoleńsku. Wszyscy słyszeli te rozmowy, które były, a związane z tym, że mimo złej pogody, no, była próba niestety zakończona tragicznie lądowania w samolocie, ale mimo tego w oparciu o wybuchające parówki i zgniatane puszki Antoni Macierewicz twierdził, że doszło do zamachu. No absurd, absurd oczywiście, bo parówka nawet najbardziej widowiskowo roztrzaskana, rozsadzona czy rozerwana nie potwierdza wybuchu w samolocie, ale dla zwolenników garmażeryjno-kulinarnej polityki oczywiście mogła potwierdzać różne fakty. Dzisiaj mamy dokładnie tą samą okoliczność, dzisiaj mamy narrację o krwawym reżimie Tuska, który zamyka więźniów politycznych. Co to ma wspólnego z prawdą? Dokładnie nic. Wyrok wydał niezawisły sąd i w tym krwawym reżimie okazało się, że panowie po dwóch tygodniach niecałych wychodzą z zakładu karnego, bo krwawy dyktator cofnął się o krok przed prezydentem, który skorzystał z prawa łaski. No przecież to wszystko brzmi humorystycznie, a nie poważnie. No i jeszcze przychodząc cały czas do tego tematu związanego z Prawem i Sprawiedliwością, nażyły się poniekąd, no bo cały czas mamy pokłosie tej decyzji związanej z Lotosem. Cały czas trwa debata, czy to była gospodarna decyzja. Poważne tematy. Czy to była dobra decyzja też przede wszystkim, biorąc pod uwagę wartość, jaką dostaliśmy, jaką oddaliśmy i jaką dostaliśmy za to, co oddaliśmy. NIK stwierdza, że tam doszło do, no, powiedziałbym, nie najlepszej wymiany handlowej, o ile by nie użyć innego słowa, a jak na to patrzysz? Mateuszu, uważam, że to była wyśmienita, cudowna, wspaniała transakcja dla Saudi Aramco. Arabowie, jak wiemy już na razie jeszcze nieoficjalnie, no ale jedna ze stacji telewizyjnych wprost mówi, że już zapoznała się z raportem, który za chwilę będzie NIK-u ogłaszany. Według różnych wycen mówi się od kilku do nawet 7 miliardów złotych.
Saudi Aramco zapłaciło mniej niż rzeczywista wartość majątku, którego stali się nabywcą. No, powiedz szczerze, zapłacono miliard z haczykiem, a dostali bonus dodatkowe 7 miliardów złotych. To tak jakby, szanowni państwo, kupujecie samochód, no powiedzmy takiej średniej klasy, lekko używany, wydajecie 50 tysięcy, a sprzedawca wam daje furę, która jest warta 300 tysięcy, 7 razy więcej. No wy płacicie za Skodę Octavię i to używaną, a dostajecie jakieś fajne Lamborghini. No nie chciałbyś takiej transakcji przeprowadzić? Więc z punktu widzenia Saudi Aramco genialna transakcja, a z punktu widzenia Polski nie mam żadnej wątpliwości, że Daniel Obajtek, Jacek Sasin i jeszcze wszyscy inni, którzy się tam podpisywali, będą w tej sprawie mieli szansę porozmawiać z prokuratorem. No ale PiS się właśnie broni, że oni chcieli dokonać tej transakcji z powodów takich strategicznych gospodarczo, no i też, że to wymaga oczywiście, wymagane jest przez prawo unijne, prawo konkurencji, i gdyby tego nie było, to oni w życiu by czegoś takiego nie zrobili. A przecież w ogóle nie musieli sprzedawać. No, rafineria gdańska to była, jest najnowocześniejsza rafineria w Europie. Szanowni państwo, najnowocześniejsza. Tam zaangażowano, zainwestowało państwo polskie ogromne miliardy złotych w ostatnich kilkunastu latach. I pamiętam, jak Obajtek mówił, sprzedaliśmy tylko 1/3 udziałów. No przepraszam, prezesie Obajtku, łże pan jak pies. Sprzedał pan co prawda 1/3 udziałów, ale 50% mocy przerobowych rafinerii, a to w wyniku tych mocy przerobowych zarabia się, sprzedając produkty wytworzone w rafinerii. Uwaga, sprzedał pan 100% decyzyjności. Żadna ważna decyzja w rafinerii nie może zapaść bez zgody udziałowca formalnie mniejszościowego, ale który może zablokować każdą decyzję. Panie Obajtek, wstyd, co pan podpisałeś, a przepraszam, pan chyba nie podpisałeś, bo pan nie masz dokumentu do podpisania upoważnień, bo nie miał pan dopuszczeń do tajnych, a oklauzulowaliście tą umowę. Najprawdopodobniej ugotował pan, założył pan te betonowe buty któremuś ze współpracowników, który na pańskie polecenie musiał się pod tą umową podpisać. Kończąc powoli tematy polityczne, aktualne, jeżeli chodzi o temat, który również był rozważany, czyli czy do końca stycznia zostanie uchwalony budżet. Ty już w poprzednich programach mówiłeś o tym, że się to uda, natomiast no, niektórzy rysowali scenariusz, że może Prawo i Sprawiedliwość, w postaci też oczywiście prezydenta Dudy, będzie parło do tego, no, żeby jakkolwiek utrudzić tę procedurę, żeby oczywiście móc rozwiązać parlament i przeprowadzić nowe wybory. Ty jak to widzisz, no, biorąc pod uwagę, że no, raczej się to nie uda? No, nie uda się, powiem dlaczego, bo co prawda był ten scenariusz, państwo mogliście tego nie widzieć, jest taki poseł, nazywa się poseł Gosek, ma charakterystyczny wygląd, więc jak go zobaczycie, to już państwo będziecie... Antoni Macierewicz w tym studiu też dopuszcza taką możliwość. Oczywiście, i poseł Gosek ten scenariusz ujawnił, waląc pięściami w mury aresztu śledczego po nocy, chcąc się tam dostać. No, bym powiedział, ja generalnie, jako były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, chciałem państwa poinformować, że do zakładu karnego przyjmują, ale po skazaniu prawomocnym wyrokiem. A inny sposób wejścia jest tylko w godzinach widzeń, bo generalnie po nocy się nie przyjmuje w żadnym charakterze do aresztu śledczego i do zakładu karnego. No i kiedy posła Goska tam w nocy nie wpuszczono do tego aresztu śledczego w Warszawie, to on wykrzykiwał pod bramą: otwierać, za chwilę tej władzy nie będzie, nie będzie przyjęty budżet i prezydent rozwiąże parlament. Nie rozwiąże w terminie 4 miesięcy, Senat się uwinął, nie wprowadził żadnej poprawki, budżet jest już u prezydenta kilka dni przed upływem tego terminu i to dobra wiadomość. Przypominam, że tam są podwyżki dla nauczycieli, dla sfery budżetowej, tam są pieniądze na psychologię, psychiatrię dziecięcą, na leczenie onkologiczne dzieci i młodzieży, czy na leczenie z bezpłodnością metodą in vitro, a scenariusz polityczny, okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość nie wyszedł i ja się cieszę, bo dopiero co państwo głosowaliście, w tym roku będziecie głosować w ciągu kilku miesięcy jeszcze dwukrotnie, w wyborach do samorządu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego i ta, bym powiedział, nadpobudliwa chęć ganiania Polaków do komisji wyborczych co chwilę, którą przejawiają politycy Prawa i Sprawiedliwości, jednak świadczy o braku powagi politycznej.
Szanowni Państwo, tutaj stawiamy kropkę. Oczywiście zachęcamy Państwa do pisania własnych opinii na tematy polityczne, tematy, które się cały czas dzieją na naszych oczach. Państwa i naszym gościem był Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję bardzo. Żegnam Państwa serdecznie i piszcie, czy udało Wam się coś kiedyś kupić 7 razy taniej niż rzeczywista tego wartość. Dajcie nam znać.